Jest znana na całym współczesnym świecie. Od początku istnienia zmieniała wygląd minimum 26 razy. Stworzono dla niej specjalny kodeks zawierający aż 10 rozbudowanych paragrafów. Odwrócona do góry nogami sygnalizuje skrajne niebezpieczeństwo. Kilka lat temu znalazłem jej historyczny egzemplarz i dziś chcę o tym opowiedzieć. Pewnej słonecznej jesieni miałem okazję obserwować popisy grup rekonstrukcji historycznej. Oglądając dioramy z okresu II wojny światowej, zwróciłem uwagę na chłopaka ubranego w epokowy mundur Armii Stanów Zjednoczonych. Nad prowizorycznym biwakiem montował drzewce z flagą USA. Na jej niebieskim kantonie widniało 50 gwiazdek. W żartach zapytałem go, czy nie wydaje mu się, że ich wojskowy obóz będzie rozłożony pod niewłaściwą flagą. Nie zrozumiał pytania. No macie chyba o dwie gwiazdki za dużo, pokazałem palcem w górę. Chłopak tylko mrugał zdziwionymi oczyma, jakby kompletnie nie pojmował, o co mi chodzi. Tak wygląda współczesna amerykańska flaga. Najczęściej nazywa się ją mianem Stars and Stripes. Ma 50 pięcioramiennych gwiazdek symbolizujących 50 amerykańskich stanów. Jej projekt został zatwierdzony w lipcu 1960 roku po przyjęciu ostatnich dwóch stanów, Alaski oraz Hawajów. Tak natomiast wyglądała amerykańska flaga w czasie I i II wojny światowej. Wówczas nazywano ją Old Glory. Miała 48 gwiazdek rozłożonych symetrycznie po 8 w 6 rzędach. A tak mógł wyglądać pierwszy egzemplarz z 1777 roku. Miał 13 czerwonych i białych pasów symbolizujących 13 pierwotnych kolonii oraz 13 gwiazd na niebieskim kantonie symbolizujących zjednoczenie tych stanów w jedną unię. Czerwień miała oznaczać niezłomność i męstwo, biel czystość i niewinność, a błękit czujność, wytrwałość i sprawiedliwość. Właściwie nie wiadomo, kto zaprojektował amerykańską flagę. Najczęściej powtarzana wersja wymienia niejaką Betsy Ross, która miała uszyć pierwszy egzemplarz na podstawie szkicu samego George'a Washingtona. Wśród Polaków można również usłyszeć legendę o Tadeuszu Kościuszce, który rzekomo pokazał Washingtonowi herb ziemi sandomierskiej i w ten sposób zainspirował go do stworzenia podobnego projektu. Ale jest to wersja tak wysoce nieprawdopodobna, że należy ją raczej włożyć między bajki. Faktem jest, że pierwsze flagi cechowała szeroka dowolność, zarówno w kwestii proporcji, wymiarów, ale przede wszystkim w aspekcie rozmieszczania gwiazd na niebieskim kantonie. Zachowane do dziś historyczne egzemplarze doskonale ukazują tę różnorodność. Niestety nigdy już nie zobaczymy wszystkich ciekawych projektów dawnych flag USA, gdyż wspominany na początku kodeks nakazuje, by flagi mocno zużyte, uszkodzone i niemożliwe do naprawienia zostały z szacunkiem spalone. Zazwyczaj odbywa się to w czasie święta flagi 14 czerwca. W ten właśnie sposób wiele unikatowych wzorów i egzemplarzy flag obecnych na historycznych polach bitew zakończyło swoją fizyczną egzystencję, a te, które pozostały, stanowią dziś nie lada gratkę dla kolekcjonerów. Dopiero w 1912 roku wprowadzono oficjalne regulacje dotyczące proporcji materiału, wymiarów poszczególnych elementów, sposobu rozmieszczania gwiazd i tym podobne. A zatem flaga z 48 gwiazdami jest pierwszym egzemplarzem objętym przepisami federalnymi. Od tej pory każda oficjalna flaga Stanów Zjednoczonych musiała wyglądać identycznie. Niektórzy producenci zamieszczali na pudełkach lub metkach informacje o zgodności flagi z wymogami państwowymi, czyniąc z tego kolejną reklamę własnych wyrobów. A cóż to za absurdalne połączenie? Może jakiś fotomontaż? Amerykańskie dzieci hajlują amerykańskiej fladze? No nic z tych rzeczy. W 1892 roku amerykański chrześcijański socjalista Francis Bellamy opracował rotę ślubowania wierności fladze Stanów Zjednoczonych. Ceremonię okrasił właśnie salutem widocznym na zdjęciu. Salut Bellamy'ego nie miał nic wspólnego z ideologią faszyzmu i nazizmu, ale w 1942 roku został w USA zakazany ze względu na oczywiste skojarzenia z narodowym socjalizmem. Prezentowane zdjęcie zostało wykonane w 1941 roku, a zatem dzieci salutują fladze właśnie z 48 gwiazdami.
W moich skromnych zbiorach znajdują się dwa egzemplarze amerykańskich flag z 48 gwiazdami na kantonie. Pierwszą wykonano metodą druku na jedwabiu, jest niewielka. Jej długość wynosi 42, a szerokość 29 cm. Jakiś czas temu wątpiono w oryginalność przedwojennych flag wykonanych metodą druku, ale dziś takich wątpliwości już nie ma. Amerykańskie flagi drukowano na jedwabiu czy nawet bawełnie długo przed I wojną światową. Można je znaleźć w wielu kolekcjach. Niestety mój egzemplarz nie posiada żadnych napisów, sygnatur ani znaku producenta, które umożliwiłyby określenie lat produkcji. Trzeba zatem przyjąć, że flaga mogła być wyprodukowana w okresie od 1912 aż do 1959 roku, choć sądząc po stanie materiału i odbarwieniach jedwabiu, przypuszczam, że ma znacznie więcej niż 60 lat. Drugą Old Glory kupiłem kilka lat temu na potrzeby wystawy o tematyce II wojny światowej. Szukałem dużej amerykańskiej flagi z 48 gwiazdami i trafiłem w internecie właśnie na ten egzemplarz. Sprzedawca twierdził, że to powojenna reprodukcja, więc cena nie była zbyt wygórowana. Dopiero niedawno, podczas inwentaryzacji zbiorów, moją uwagę zwróciła metka naszyta na obrzeże flagi. Wcześniej nie miałem kompletnie czasu, żeby się tym zająć, a teraz postanowiłem dowiedzieć się czegoś więcej na jej temat. Poszukiwania w internecie przyniosły sporo informacji, a ostateczne wątpliwości rozwiał jeden z poważnych amerykańskich kolekcjonerów historycznych flag. Wysłałem do niego e-mail, załączyłem zdjęcia i otrzymałem odpowiedź. Mój egzemplarz to oryginał wyprodukowany przez nowojorską firmę Anin. Dzięki zachowanej metce można było określić ramy czasowe produkcji. Flagi z modelu Sterling występują w katalogach firmowych od roku 1914 do końca lat 20. Wszystkie detale, technologia wytworzenia, szwy, a także ozdobny krój liter na metce wskazują na wczesną produkcję. Jest zatem szansa, że flaga została wyprodukowana przed przystąpieniem USA do I wojny światowej. Świetna informacja, biorąc pod uwagę, że flagę kupowałem jako podniszczoną reprodukcję. Dodatkową ciekawostką jest historia producenta flagi. Anin to firma z rodzinnymi tradycjami, najstarsza z nadal istniejących firm, które produkują flagi w USA. Ich wyroby były obecne w wielu historycznych miejscach, m.in. podczas inauguracji prezydentury Abrahama Lincolna, jak również podczas jego pogrzebu po słynnym zamachu. Flaga wyprodukowana w firmie Anin powiewała w 1909 roku na biegunie północnym lub w jego pobliżu, bo nadal co do zdobycia bieguna istnieją spory i kontrowersje. 21 lat później flaga firmy Anin załopotała na biegunie południowym. W 1969 roku Apollo 11 wyniósł w kosmos 186 flag USA wyprodukowanych w tejże firmie. Na koniec zostawiłem smaczek dla osób interesujących się II wojną światową. To jedno z najbardziej znanych zdjęć flagi w historii USA. Bardziej ikoniczna jest już tylko fotografia flagi na powierzchni Księżyca. Zdjęcie to wykonał Joe Rosenthal podczas ataku amerykańskich Marines na japońską wyspę Iwo Jima w lutym 1945 roku. Za tę fotografię otrzymał później nagrodę Pulitzera, a uwieczniona scena stała się symbolem przyszłego zwycięstwa Ameryki w wojnie światowej. Dzięki tej fotografii, dzięki ludziom i fladze na niej widocznej, rząd USA w 1945 roku zdołał zebrać od obywateli dodatkowe 26 miliardów dolarów jako wsparcie finansowe wysiłku wojennego. Nie lada zastrzyk kasy na dalsze wojowanie. Aż się prosi, żeby zadać pytanie, kto wyprodukował tę słynną flagę. Jeśli zgadujecie, że firma Anin, to jesteście w błędzie. Flaga została wyprodukowana w Mare Island Naval Shipyard. Uszyła ją pani Mabel Sauvageau. Nie mam pojęcia, jak to po angielsku wymówić, nazwisko jest ewidentnie francuskie. Ale w takim razie, jaki to ma związek z osiągnięciami firmy Anin?
a taki, że flagi na Iwo Jimie były dwie i zostały zamienione. W jakim celu? Historia jest naprawdę bardzo ciekawa i złożona, więc muszę ją opowiedzieć skrótowo. Wersja oficjalna jest taka, że pierwsza flaga była zbyt mała i słabo widoczna, dlatego na najwyższy punkt wyspy zaniesiono drugą, znacznie większą. Ale po latach prawda wydaje się być całkiem inna. Jako pierwsza na górze Suribachi została zatknięta właśnie flaga firmy Anin. Chwalą się tym nawet na swojej oficjalnej stronie internetowej. Na szczyt zaniósł ją pierwszy wysłany patrol Marines. Zaraz po jej zatknięciu zauważyli to amerykańscy żołnierze na plaży i marynarze na okrętach. Rozległy się wiwaty, zawyły syreny okrętowe. Nie uszło to również uwadze wyższych dowódców schodzących właśnie z okrętu na brzeg. Jeden z nich zażądał flagi na własność jako pamiątki. Ten rozkaz bardzo nie spodobał się dowódcy batalionu, którego patrol przed chwilą zainstalował historyczną już flagę na szczycie góry. Natychmiast wydał polecenie, aby flagę podmienić na większą, a tę pierwszą schować i pilnować jak oka w głowie, bo jest to własność batalionu. Rozkaz dowódcy batalionu został spełniony, żołnierze opuścili mniejszą flagę i zawiesili dużą. Ten właśnie moment uwiecznił na słynnym zdjęciu Joe Rosenthal. Obraz trafił do USA, gdzie natychmiast został opublikowany w wielu gazetach i kopiowany w tysiącach egzemplarzy. Momentalnie stał się ikoną. Prezydent Franklin Delano Roosevelt zażądał, aby zidentyfikowano 6 żołnierzy ze zdjęcia i sprowadzono ich do kraju. Mieli stać się bohaterami kampanii finansowej i namawiać obywateli do kupowania obligacji wojennych. Niestety 3 spośród 6 Marines już nie żyło, zginęli na Iwo Jimie w kolejnych dniach i tygodniach, bo zatknięcie flagi na górze Suribachi to był dopiero początek ciężkich zmagań z armią japońską. Pozostali 3, ściągnięci do kraju, byli zmuszani do podróżowania po całych Stanach. Wygłaszali przemówienia, uczestniczyli w oficjalnych bankietach i reżyserowanych spektaklach dla tysięcy ludzi. Ich losy opisano w książce pod tytułem Sztandar Chwały, na podstawie książki nakręcono również film. Warto przeczytać lub chociaż obejrzeć tę historię, by zobaczyć, jak ciężkie piętno dźwigali ci ludzie. Jak zmagali się z pozowanym, wymuszonym bohaterstwem, syndromem stresu pourazowego, a także z propagandowym oszustwem. Szybko bowiem okazało się, że nie wszystkie opublikowane w gazetach nazwiska żołnierzy bohaterów odpowiadają rzeczywistości. Dowództwo po odkryciu pomyłki nakazało 3 żołnierzom milczeć i oszukiwać rodziny poległych. 9 lat po tych wydarzeniach powstał pomnik upamiętniający chwałę Korpusu Amerykańskiej Piechoty Morskiej. 3 Marines z góry Suribachi pozowali rzeźbiarzowi. Twarze pozostałych odwzorowano ze zdjęć. Ich nazwiska wyryto w kamieniu, odlewano w brązie i złotym mosiądzu, ale to nie były właściwe twarze i właściwe nazwiska. Historia flagi i bohaterów z Iwo Jimy wcale nie zakończyła się na pomniku i ostatniej karcie książki. Z biegiem lat na jaw wychodziły nowe fakty, aż w październiku 2019 roku dowództwo Korpusu Piechoty Morskiej opublikowało oświadczenie. Wynika z niego, że spośród 3 żołnierzy celebrytów jeżdżących w 1945 roku po całym kraju, tylko jeden był faktycznie uwieczniony na słynnej fotografii. Pozostali 2 byli, owszem, obecni na górze Suribachi podczas wznoszenia flagi, ale nie ma ich w tym jednym, jedynym kadrze. W ten sposób powrócono do dyskusji o rzeczywistych bohaterach wszystkich, którzy tam byli, walczyli, przetrwali lub zginęli na Iwo Jimie i innych frontach II wojny światowej. Wskazano również dobitnie, że ludzie, ich postawy i symbole, w tym flaga, mogą być dumą narodową, ale również obiektem bezwzględnej propagandy.
Obie flagi z Iwo Jimy są dziś przechowywane w Muzeum Korpusu Piechoty Morskiej w Virginii. Jeśli zaś idzie o moje dwa egzemplarze flag Old Glory, to ich szczegółowej historii z pewnością już nie da się odkryć. Pozostaną milczącymi świadkami minionych zdarzeń. Dziękuję za Wasz poświęcony czas i zapraszam ponownie na kanał Widma Historii, a nowy materiał już niebawem.